Dzień dobry, witajcie. Mamy koniec marca, więc czas już pokazać Wam, jak wyglądają moje rozsady, z czym będziemy wchodzić w kwiecień. Na początku pokażę Wam rozsady, które mam tutaj wewnątrz, a później zabiorę Was do szklarni i pokażę, co rośnie tam już w chłodniejszych warunkach. Moje pomidory, których na pewno wiele osób interesują, wyglądają tak, chociaż zależy też, jakie odmiany. Niektóre odmiany są mniejsze, ponieważ no, są po prostu mniejsze z natury. Będą na przykład odmiany koktajlowe i tak dalej, no to te odmiany koktajlowe są zdecydowanie niższe. Najważniejsze, że moje pomidory rozwijają się prawidłowo i że stoją na baczność bez żadnych podpór. Jak pikować pomidory, jak przesadzać do większych doniczek, niedawno Wam dodałam odcinek, więc możecie sobie zobaczyć. Jeżeli, bo bardzo dużo pytań ostatnio dostaję na Instagramie, dlaczego pomidorom dolne liście usychają. Słuchajcie, te pierwsze na dole liście, które wyszły z nasionka, nazywają się liścienie i one bardzo często odpadają właśnie na tym etapie i one roślinie po prostu nie są potrzebne. Jak sadzonki będą rosły wyższe, to też będą odrzucały te pierwsze liście właściwe, które wykształciła roślina i w ogóle się tym nie przejmujemy. Jeżeli macie teraz mniejsze sadzonki, też są na pewno prawidłowe. Pomidory wysiewamy w różnych terminach. Ja wysiewam od połowy lutego do końca marca maksymalnie, ale większość osób wysiewa pomidory dopiero gdzieś tam w połowie marca, do końca marca, nawet pierwsze dni kwietnia można też wysiewać pomidory, także jeżeli dopiero chcecie wysiać sobie pomidory, no to też jest prawidłowo. Ja po prostu wiem, że u mnie uprawa od połowy lutego świetnie się sprawdza już przez wiele lat i dlatego też tego terminu się trzymam. Tutaj mam rozsadę na przykład petunii, które obowiązkowo muszę już przepikować, bo one już no, są bardzo duże i gotowe do tego, żeby je przesadzić. Niżej mam papryki i tak dalej, także wszystko Wam teraz popokazuję. Na parapetach, słuchajcie, mamy nieodpowiednie warunki tak naprawdę dla uprawy pomidorów, bo nie ma spadków temperatur, nie ma powiewu wiatru, są takie mega sztuczne. Żeby pomidory na parapecie w kwietniu nie wyciągały się zbyt mocno, temperatura musi być zachowana odpowiednia. Balans między światłem wpadającym przez okno a temperaturą na parapecie musi być po prostu odpowiedni. Jeżeli zauważycie, że Wasze pomidory na parapecie strasznie mocno się wyciągają, to będzie oznaczało, że po prostu na tym parapecie jest za ciepło. Wtedy warto rozszczelnić okno delikatnie od góry, nie musicie go otwierać. Możecie po prostu tylko tą rączkę od okna delikatnie przesunąć, żeby ten powiew tego świeżego powietrza był. Zresztą pomidory, jak będą tak delikatnie potrząsane przez wiatr, to tylko i wyłącznie będą się wzmacniały i młodygi. Także jeżeli nie chcecie żyraw na parapetach, to pamiętajcie o tym, żeby w takie bardzo słoneczne dni rozszczelniać okno, żeby po prostu te sadzonki miały niższą temperaturę na parapecie. Szczególnie jeżeli macie firanki, bo za firanką, pomiędzy szybą a firanką, tam już naprawdę słoneczne dni w kwietniu będzie bardzo ciepło. Weźmy teraz na tapetę poziomeczki. To jest odmiana Regina, były wysiewane 30 stycznia i przepikowane jakieś 2 tygodnie temu. Co roku wysiewam sobie nowe poziomki, zastępuję stare 3-4-letnie i muszę Wam powiedzieć, że na koniec marca z reguły miałam już większe sadzonki, ale niestety na moich rozsadach zagościły ziemiórki. Przywiozłam ziemiórki z marketu razem z wiosennymi kwiatami cebulowymi i jeżeli zauważycie, że nad Waszymi rozsadami fruwają takie małe czarne muszki, przypominające muszki owocówki, to koniecznie wsadźcie gdzieś sobie przy tych rozsadach tablice lepowe, żeby wyłapać dorosłe postacie, a tutaj na dole no, koniecznie trzeba będzie czymś podlać. Ja jakich środków używam, zostawię Wam w opisie tego filmiku. I wtedy pamiętajcie też, że jeżeli będziecie mieli ziemiórki, to koniecznie ten zabieg podlewania środkami na larwy trzeba powtórzyć, bo ziemiórka składa jajka i ani jajka, ani ta dorosła postać tak naprawdę nie jest szkodliwa dla sadzonek, tylko szkodliwe są te larwy, które bardzo mocno podgryzają korzenie, przez co sadzonki nie mogą się prawidłowo rozwijać. Więc jak te podlejemy na raz, zwalczymy larwy, ale po kilkunastu dniach wyklują się kolejne z tych jajek, które przeżyły. I zobaczycie, że jeżeli powtórzycie za 7-10 dni,
zależy jakie środki używacie, ale od 7 do 14, to później już z ziemiórkami będzie spokój. Ale bardzo ważne jest wyłapanie tych wszystkich fruwających, ponieważ one na okrągło gdzieś tam te jajka składają i na nowo wracają. Także jak pozbędziecie się ziemiórek, to wasze rozsady wystartują dużo szybciej. No i te poziomki generalnie wyglądają bardzo dobrze. Żeby nie marnować miejsca na dodatkowe doniczki, to wsadziliśmy je tutaj, widzicie, w takich odstępach, jakby rosły w osobnych doniczkach. Później gdzieś tam w połowie maja po prostu to będę dzieliła i takimi kępkami sobie sadziła w ogrodzie warzywnym. Rozsada selera, no słuchajcie, też nie wygląda jakaś, nie jest jakaś ogromna, ale jest już przepikowana kilka dni temu, więc w następnym odcinku, jak będę pokazywać za 2 tygodnie, to już będą na pewno zdecydowanie większe. Tutaj też gościły ziemiórki w tym pudełeczku, w którym były wysiane selery i po prostu te ziemiórki dość mocno te korzenie podgryzały, przez to właśnie ten seler się nie rozwijał tak dobrze, tak szybko. Tak wyglądają bardzo ładnie, słuchajcie, bo są silne, zdrowe, nie pokładają się i też trzymamy je na parapetach aż do połowy maja, ponieważ seler nie jest odporna na przymrozki i nie możemy dać jej do szklarni ani inspektów, chyba że macie przygotowane odpowiednio nagrzewnice i w takie mroźne noce gdzieś tam chcecie jednak zdecydować się na podgrzewanie. No to tak, to wtedy można wynieść to sobie do szklarni, ale jeżeli nie macie ogrzewania w szklarni, to odradzam trzymanie, bo po prostu przemarzną. Seler, który tutaj mam wysiany, to jest seler naciowy i korzeniowy. Jak będziecie sadzić później do gruntu, to pamiętajcie, że seler nie może być wsadzona za głęboko. Jeżeli wsadzicie za głęboko, to będziecie mieli piękną nać, ale bardzo małą bulbę na dole. Także jak będziecie sadzić do gruntu w maju, no to pamiętajcie, żeby wsadzić jedynie same korzonki, a reszta może być na wierzchu. Nawet jeżeli delikatnie będzie się pokładać, to tak i tak odpuśćcie sobie sadzenie za głębokie. Papryki wyglądają też całkiem ładnie. Ja paprykę wysiewam bardzo wcześnie, gdzieś tam pod koniec stycznia. Kiełkowała bardzo długo, słuchajcie, te odmiany, które kupiłam, nie wiem co tam było z tymi nasionami, na końcu musiałam je kiełkować na wacikach, bo bez tego po prostu nie chciały kiełkować, ale już jest przepikowana, dlatego jest taka niby malutka. Zmieniłam te doniczki, malutkie te wielodoniczki na takie, została posadzona nieco głębiej, no i teraz jak widzicie bierze się i zaraz będzie rosła. Te dwie sztuki tutaj to jest tomatillo, to mam nadzieję, że urośnie porządnie i że będzie z tego zadowalający plon. Moja córka bardzo lubi, więc dlatego dla niej tutaj to będę uprawiała. A co do papryki, no to ta paprykę tak samo jak pomidory, jak będziecie mieli po prostu piękny słoneczny dzień, tak jak dzisiaj się zapowiada, no to koniecznie gdzieś tam rozszczelniajcie te okna. Pod koniec kwietnia możecie śmiało wynosić swoje rozsady już na balkony, terasy, żeby się hartowały na zewnątrz. Ale pamiętajcie o tym, żeby rozsada była porządnie podlana na rano i żeby przez cały dzień, jak ta rozsada będzie na zewnątrz, nie wyschła za mocno. Też bardzo zawsze zwracamy uwagę na pogodę, którą zapowiadają na dany dzień, żeby nie było opadów deszczu, żeby nie było silnych wiatrów, bo i wiatr, i powiewy mogą bardzo mocno uszkodzić wasze rozsady. Tutaj mam rozsadę arbuzów, znaczy mieszaną, ale głównie o arbuzy chodzi. Arbuzy dopiero mi wybijają i jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że tutaj na końcówce sadzonki jest ziarno, z którego wychodzi ta łupinka i niestety nie zeszła całkowicie. I nie zdejmujemy tego na siłę. Warto w jeden dzień po prostu się poświęcić i co chwilę chodzić i robić taką kropelkę wody. Nasionko namoknie i sadzonka po prostu się rozwinie bardziej i odpadnie. Bo jeżeli będziecie robić to na siłę, no to bardzo łatwo jest uszkodzić liścienie i po prostu ta sadzonka już nam nie przeżyje. Tutaj mam rozsadę sałaty, rukoli dokładnie, i ona już teraz w przyszłym tygodniu trafi do gruntu, trafi na grządki, będę nakrywała tunelami z białej włókniny i tak jak z hartowaniem tamtych sadzonek, żeby się wzmacniało, tak, tutaj jest, w tym przypadku hartowanie jest niezbędne do tego, żeby przyzwyczaić taką sadzonkę do panujących warunków na zewnątrz. Jeżeli z takiego ciepłego pomieszczenia wyniosłabym od razu na zewnątrz i zostawiła na noc, to bardzo prawdopodobne, że na rano po prostu te sadzonki będą wyglądały bardzo marnie. Zanim wyniosę na zewnątrz, czyli za ten niecały tydzień, każdego dnia będę wynosiła te rozsady na kilka godzin na zewnątrz.
Pierwszy dzień zacznę od godzinki, drugi dzień tam 2-3 godzinki i później już będę wynosiła na cały dzień na zewnątrz, chowała do środka na noc, no i później już trafią do gruntu. Oczywiście rukola nie jest aż tak wymagająca i wystarczyłoby hartowania 1-2 dni, ale w przypadku pomidorów, jak będziecie później wynosić do swoich ogródków, no to hartowanie jest niezbędne. Tutaj mam rozsadę pelargonii. Słuchajcie, no pelargonie wyglądają bardzo ładnie. Nie pamiętam, kiedy je wysiewałam, napisałam sobie tylko pelargonie białe, ale nagrywałam Wam odcinek na YouTube'a i na TikToka, więc jak się cofniecie w filmikach, to będzie tam data. Pelargonie nawożę nawozem do pomidorów już od 2 tygodni, dzięki czemu się ładnie wzmacniają. Pelargonie są po prostu wymagające co do składników odżywczych i jeżeli nie będziecie ich nawozić, to one po prostu będą malutkie. Żeby Wam pokazać, jaka jest różnica bez podlewania i z podlewaniem nawozem, to tutaj właśnie zrobiłam dla Was takie doświadczenie, żeby zobaczyć. Zobaczcie. Ta nie była jeszcze podlewana. One w ten sam dzień były wysiewane, w ten sam dzień pikowane. Ta wygląda jak wygląda, a ta nawożona już jest zdecydowanie ładniejsza. Także bez nawozu się nie obędzie. Możecie używać nawozu jakiegoś wieloskładnikowego do kwiatów kwitnących, możecie używać nawozu do pomidorów, byle tam tego potasu trochę w tych nawozach było. I pelargonie, warto wiedzieć, że jak już sadzonka stanie się nieco większa, to ze środka szukamy pędu głównego, uszczykujemy go. Dzięki temu nasza pelargonia się bardziej rozrośnie. Będzie miała piękną, rozbudowaną podstawę i dzięki temu też więcej tych takich różnych pędów, z których będzie wydawała kwiatostany i później będziemy mieli po prostu pełne, obfite donice z pelargoniami. Pelargonie później na jesień pamiętajcie, żeby już je przyciąć i schować do piwnicy, żebyście za rok nie musieli kolejny raz ich wysiewać. Ja niestety w tym roku przemroziłam moje pelargonie. Nie wisiały za długo na tarasie, tylko po prostu przewoziłam je do ciepłego miejsca i zapomniałam, nie wyciągnęłam ich z bagażnika. Były dość duże mrozy i moje pelargonie, te dorosłe już niestety, ale nie przeżyły. Teraz, jeżeli macie pelargonie schowane gdzieś tam w piwnicach, to już jest naprawdę czas na to, żeby te pelargonie wyciągać, oczyścić z wszystkich starych liści, przyciąć pędy, no i nawozić, dać nową ziemię i wystawić już w ogóle do ciepłych i jasnych pomieszczeń. I pelargonie lada moment się obudzą i będą pięknie zaczynały kwitnąć już od maja. Tutaj mam sałatę z Lolo Rossa, moją ulubioną odmianę sałaty, jeżeli chodzi o taką do obiadu z jogurtem. Jest lepsza niż masłowa, chociaż królowa majowych na początku smakuje chyba jednak najlepiej. W każdym razie dużo sałaty mam wysiane w szklarni, za chwileczkę Was tam zaprowadzę. Teraz ta sadzonka już musi trafić do szklarni albo do inspektu. Jeżeli wysiewacie sałaty w środku, w jakichś tam pomieszczeniach, to nie trzymajcie ich za długo w środku, ponieważ w środku jest za ciepło i sałata bardzo szybko się wyciąga. Tutaj mam kolejne tomatillo. To jest taka purpurowa odmiana. Świetnie nadaje się do tego, żeby zrobić różne czatneje, takie sosy do różnych dań. I mam nadzieję, że będzie nam naprawdę smakowała, była polecana. Nigdy ich nie jadłam, zobaczymy jak będzie. Tutaj mam rozsadę ogórka. Słuchajcie, no ten ogórek to jest tak naprawdę eksperyment. Chcę zobaczyć, jak on będzie się zachowywał na moim parapecie. W zeszłym roku widziałam zdjęcia, ktoś mi podesłał, że właśnie wysiał ogórki bardzo wcześnie. Ja tutaj niestety nie mam daty. Nie, mam. 13 lutego wysiałam tego ogórka. Kiełkował bardzo długo, bo był trzymany w takim chłodniejszym pomieszczeniu. No i teraz już zaczyna wypuszczać pędy czepne, więc za chwileczkę będzie przyrastał bardzo mocno. Stoi u mnie na parapecie południowym, no i mam nadzieję, teraz w ogóle muszę go przesadzić do większej doniczki. Jeżeli chcecie uprawiać ogórki w donicach w przyszłości, gdzieś tam w okolicach maja, bo to jest testowe. Normalnie ogórki, cukinie, dynie wysiewamy pod koniec kwietnia na rozsadę, jeżeli chcecie uprawiać w szklarni, a dopiero gdzieś tam w drugiej połowie maja prosto do gruntu albo też na rozsadę, jeżeli mają być w gruncie. Nie ma co się śpieszyć z ogórkami, ogórki rosną tylko wtedy, kiedy jest ciepło, tylko wtedy się rozwijają, a jeżeli teraz by wsadzić nawet taką sadzonkę do szklarni, to temperatury nocne będą zbyt niskie do tego, żeby ogórek się prawidłowo rozwijał. Jak będzie
się odbywał ten eksperyment z ogórkami, będę na pewno Was informowała. Na pewno na Instagramie nieraz go pokażę. Na Instagramie generalnie staram się Wam codziennie coś tam pokazywać, więc jeżeli brakuje Wam mnie tutaj na YouTubie, no to warto wskoczyć sobie na Instagrama, żeby tam zobaczyć, co się dzieje. Teraz się dzieje bardzo dużo, bo wykluwają mi się pisklaczki. Tutaj mam kwiaty. Przeróżne odmiany. Właściwie trzymam je tutaj tylko dlatego, żeby wykiełkowały, a za chwileczkę będą przeniesione do szklarni pod włókninę. Tutaj na przykład mam koleusy. Koleusy nie są mrozoodporne, więc jeżeli nie macie w szklarni żadnych tunelów z białej włókniny i tak dalej, to nie możecie ich trzymać w szklarni, muszą być na parapetach. A tutaj za chwileczkę, jak wykiełkują mi pozostałe, przepikuję, zostawię na tydzień i od razu trafią tam do szklarni. Tutaj mam wysianą rudbekię, lawendę, co tu zatrwia, trawę cytrynową, rojniki. To wszystko czekam, aż wykiełkuje i będę wynosić. Tutaj mam petunie. Petunie, jak widzicie, bardzo ładnie wyglądają. Są już gotowe do tego, żeby pikować. Już właściwie do pikowania były gotowe nawet i 2 tygodnie temu, ale po prostu nie miałam na to czasu. Petunia była wysiewana 5 stycznia. No i widzicie, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ponieważ ona tutaj rośnie w małym pudełku, a żeby się dobrze rozwijała, tak jak pelargonia, no to musi być po prostu podlewana nawozem. Ja tutaj dodaję już od co najmniej miesiąca nawóz do pomidorów, żeby po prostu ta petunia nie miała braków składników odżywczych. No i jak widzicie, wygląda bardzo ładnie. Teraz jak rozpoznać, czy roślina ma braki pokarmowe, czy nie? Jeżeli zauważycie, że na przykład na pomidorach gdzieś tam, tak jak macie ładne, zielone, zaczyna się robić bielutkie, takie bladziutkie, to oznacza, że składniki pokarmowe w ziemi już się kończą. Doniczka to jest zamknięta przestrzeń, jeżeli nie będzie tutaj, roślina nie ma możliwości rozszerzyć swoimi korzeniami się w dalsze partie ziemi w poszukiwaniu pokarmu czy wilgoci, więc zawsze tutaj po prostu tych nawozów trzeba dodawać. I jak zobaczycie, że gdzieś tam liście się robią blade, no to znaczy, że już musimy dokarmić. Szpinak malabarski w tym roku się na mnie obraził. Szpinak malabarski, jeżeli nie wiecie, bardzo fajnie rośnie w górę, pnie się, jest jędrniejszy, trochę inaczej smakuje niż zwykły szpinak, ale bardzo go przypomina. Szpinak malabarski jest ozdobą w ogrodzie warzywnym, ma bardzo ładne takie bordowe pędy i no, jest bardzo smaczny zarówno na surowo, jak i też po przygotowaniu. Wysiewałam już 3 razy szpinak malabarski. Nasiona, które mam, są po prostu chyba już stare, a te nowe, po prostu nie mogę sobie ich znaleźć. A z kolei nasiona, które miałam zebrane z zeszłego roku, też gdzieś mi wsiąkły i po prostu jest jak jest. Muszę sobie zamówić po prostu nowe. Tutaj jeszcze z takich ciekawostek mam gąbczaka. Nie wiem, czy znacie tą roślinę, ale gąbczaka można bardzo często spotkać w wersji takich gąbek naturalnych. No i tutaj mam kolejne pelargonie, przepikowane poziomki i petunie. Jeżeli nie wiecie, co wysiewać w danym miesiącu albo chcecie być poprowadzeni za rękę, to bardzo mocno Wam polecam mój planer ogrodowy, dzięki któremu możecie w każdy miesiąc po miesiącu zobaczyć, co wysiewać, co robić w szklarni, co robić w gruncie, co pikować, co pędzić. Wszystko macie ładnie opisane. Chodźcie zobaczyć, co tutaj rośnie w szklarni. Jesteśmy w szklarni, tu się dużo dzieje. Słuchajcie, najpierw Wam chciałam pokazać, że ja właśnie tutaj w szklarni mam tunel zrobiony z tyczek i na to mam nałożoną zimową białą włókninę. Codziennie staram się otwierać, jak świeci słońce, żeby ziemia tam na dole pod rozsadami się wygrzała i żeby to ciepło zatrzymać, no to nakrywam wieczorami. Ziemia oddaje to ciepło, włókina zatrzymuje i dlatego sadzonki się rozwijają tak ładnie. Zacznijmy od początku. Słuchajcie, w ogóle nad takimi rozsadami, które są bardziej wrażliwe, a jednak odporniejsze na chłody, to i tak jeszcze przy kiełkowaniu nakrywam sobie taką mini szklarenką. To jest, tak jak pokazywałam Wam przed chwileczką rozsady różne, to tutaj na dole jest donica, która pasuje właśnie do tej szklarenki. Mam je już 3 rok. W każdym razie fajnie się sprawdzają, bo tutaj są dziury i ładnie tam ta cyrkulacja powietrza jest. Tutaj z kwiatów, które mam wysiane, to są kwiaty, które tutaj od samego początku kiełkują. Jakie dokładnie? No to mam gąfrenę, astry, przypołudnik, krwawnik, motylki, lwie paszcze, gąfreny, cynie, trojeść i kleomę.
Jak widzicie, wszystkie już nadają się tutaj, te co powychodziły do pikowania, mają liście właściwe, więc czas już najwyższy, żeby je przepikować. Tutaj rozsada bobu i groszków cukrowych. Teraz już mamy ostatni dzień mroźny, więc śmiało mogę już je wsadzić do gruntu. Żeby zachować tą ciągłość w zbiorach, to w dzień, kiedy będę sadziła bób do gruntu, w ten sam dzień wysieję też go z nasion. Ciągłość zbiorów jest bardzo fajna, słuchajcie, bo dzięki temu, że jedną sadzonkę sadzę już taką podrośniętą, a drugą dopiero wysiewam z nasion, nie mam problemu z tym, że na przykład mam za dużo tego groszku naraz, że nie możemy przejeść, a druga sprawa jest taka, że jak zjemy tego, to następny już jest gotowy do zjadania i znowu się zaczyna, więc bardzo polecam. Tutaj mam kolejne kwiaty, mam zatrwian, lwie paszcze, co tu mamy jeszcze? Migdałka, dzwonki irlandzkie, ostróżki. No, bardzo dużo kwiatów mam powysiewane. Też, jak widzicie, na przykład zatrwian nadaje się do tego, żeby go przepikować. Dalej mam różne rozsady sałat. Tutaj są już przepikowane, są każda w osobnej doniczce, a tutaj mamy tak bardzo dużo gęsto. Tutaj jest wielodoniczce, one są do przepikowania, ponieważ ja lubię sałatę na dwa sposoby uprawiać. Jedną taką, każdą osobno w odległościach od siebie o 30 cm oraz takimi kępkami na liście. Także no jak lubicie, to też tak możecie sobie robić. Ja lubię właśnie do śniadania, jak robimy sobie jakieś tam sałatki, to właśnie obrywać sobie świeże liście, a też czasami właśnie do jogurtu czy do jakichś tam innych potraw biorę sobie całą główkę. Tutaj możecie zobaczyć rozsady, które już są przepikowane. Jest zatrwian, jest cynia, jest kolejny zatrwiany, łubin trwały, dalia kaktusowa, lewkonia, ketmia i oczywiście moje ulubione onętki. Tutaj te sałaty, przeróżne odmiany, słuchajcie, jak widzicie, nakrapiane, zielone, zwykłe, jest też wysiana jeszcze do tego sałata rzymska. Tutaj mam kalafiora, kalafior też już jest do przepikowania, tutaj zbyt gęsto wysiany brokuł, cebula, kolejne sałaty, por. Tam mamy por plus kilka nasion spadło sałaty i tam mam też jarmuż. Tutaj mamy miętę meksykańską do przepikowania, kolejne kapusty i pekińskie i pak choi. I tutaj mam jeszcze por oraz kolejny por i tutaj znowu sałata. Mam nadzieję, że kwiecień rozpocznie się nie tylko nową kartką w kalendarzu, ale też właśnie przyniesie tą piękną, słoneczną, ładną pogodę, żeby w końcu te nasze sadzonki, które gdzieś tu jeszcze są na parapetach, które powinny już być w gruncie, już będą mogły tam trafić. U nas ostatnie dni były skrajne z temperaturami, więc niech się w końcu wszystko ładnie wyklaruje i niech ta wiosna w końcu do nas przyjdzie. Do zobaczenia!